jest to obraźliwe ze strony opozycji, że tak traktują swoich wyborców. Chociaż też, panie doktorze, jest pewna kategoria, ale ona się nie ogranicza do wyborców, bo moim zdaniem i politycy, i publicyści w nią wpadają. Ale tylko dokończę, wpadają. Faktycznie, są tacy, tak twardo antypisowscy, tak zapiekli, że gdyby Jarosław Kaczyński powiedział, że oddychanie jest generalnie dobre i on zachęca Polaków do tego, żeby oddychali, to niewykluczone, że pewne ofiary śmiertelne by były. Być może tak by było. Niemniej jednak pan zgrabnie ucieka od oceny słów Jarosława Kaczyńskiego do opowieści o tym, że opozycja rzeczywiście jest głupia, jak twierdzi prezes. Nie, opozycja traktuje swoich wyborców w ten sposób. Najwyraźniej takich sobie wyobraża, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości.